Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Eksplorujemy dalej tą krwawą krainę Starego Jarna. Nie no, tu jest skrót. Oczywiście tam po drabince na górę. Ej, moment, stop, to jest przejście. Puuu, to ja bym pominął. Ale w sumie moment, ja bym tak poszedł skrótem, to ewentualnie mógłbym się tutaj zapętlić. Dobra, czyli to jest pewnie progres w tej lokacji. Więc lecimy, lecimy. Delikatnie. Co tu, kurde? Ktoś zostawił włazy do kanałów? Łe. Myślałem, że włazy od kanałów otwarte i dlatego się dymi. Ale nie. To jest dym ze spalonych stosów ciał. No nieźle. Wiecznie dymiące się zwłoki. Jaka wiksa. Nie, ale dobra, tu nas na pewno jeszcze nie było. Oj, to nie są zwykłe psy. Ta brama sama się nie wyłamała, ale jest wyłamana tutaj do wewnątrz. Więc coś większego mogło co najwyżej przejść. Dobra, zobaczmy te pieski większe. A, przecież to wilkołaki po prostu. Czyli w Starym Jarnam plaga zebrała swoje krwawe żniwo chyba najbardziej. No bo same wilkołaki dookoła. Okej, tu był jeszcze jeden. Zmęczmy go, bo teraz naprawdę levele mi się przydadzą. Ej, co on tam wyprawia? A, nie, sorry, już startuje do mnie po prostu. No i też do snu tropiciela wypadałoby się wybrać, kochani, w tym odcinku. Żeby ulepszyć postać to raz, a dwa... Podniosłem z ołtarza tutaj jakąś krew. Właśnie, mogę to teraz sprawdzić przecież. Krew rytualna. Materiał używany w rytuale świętego kielicha. Kurde, była mowa o kielichach w śnie tropiciela. Materiał używany w rytuale świętego kielicha. Jednym z podstawowych materiałów używanych do nasycenia świętego kielicha jest ta wciąż płynąca krew. Gdy krew wszystko stopi, wszystko się odrodzi. Okej, czyli czyżby kolejny przedmiot do ulepszania mojej broni? Nie wiem. Ale dobra, moment. To są wielkie wrota, ale też najpierw przedmiot. Dwa odłamki krwawego kamienia. No, ktoś tutaj bardzo chciał, żebym miał ulepszone bronie, kiedyś tutaj dostanę. Ale dobra, tych drzwi nie otwiera się z tej strony. Więc przygotujcie się na skrót kiedyś w przyszłości. Dobra, tutaj kolejny odłamek. No kurde, dobra, fiolek już może aż tak bardzo nie potrzebuję, ale mimo wszystko... Wolałbym fiolki. Odłamków mam dużo. Dwa ostre koktajle z krwi. Kolejny wabik na przeciwników. Jakby co. Ej, to jest Stary Jarnam? To architektonicznie wygląda naprawdę ładnie. Ale lewo czy prosto? Kurde, uderzmy tutaj. W tą stronę. Ej, tu jest na pewno miejsce, gdzie można z kimś pogadać, ale... No właśnie, tu się coś mogło ukrywać. Grudka krwi bestii. Sześć jakich grudek. O kurde, a ty skąd się wziąłeś? Oż ty kurde! Takie niespodzianki, no tak tutaj nie lubię akurat. Lubię tylko te przyjemne. Kolejny odłamek krwistego kamienia, noż niech to szlak. Ale moment, właśnie, świeci latarnia, ale pogadać tu nie mogę. Z nikim, chyba że z drugiej strony. No też nie. Ale tak typowo teraz, skąd się wziął ten wilkołak? To jest moje pytanie na dzisiejszy dzień, ale nie zaznam pewnie odpowiedzi. Niestety. No dobra, może stąd przyszedł, kurde! No dobra, Stary Jarnam jest opanowane przez wilkołaki. Totalnie. Ale dobra, alabarda się spisuje. No co wy macie z tymi odłamkami? No dobra, poulepszam sobie, ale to może być w śnie tropiciela. Dobra, antidotum, spodziewajmy się trucizn. No kurde, ale żeby nie uniknął. Dobra, oddawaj moje zdrowie, które mi zabrałeś przed chwilą. Dobra, skrzyneczki, oczywiście puste. Trumienki. Na szczęście puste. No nie chciałbym zwłok tam zobaczyć, nie, serio. No bo to by oznaczało, że komuś zmąciłem wieczny spoczynek. Dobra, tu jest dziura, ale co z tego, no przecież tam jeden poziom niżej jak spadnę, no to raz, że nic się nie stanie, a dwa, żaden to skrót. Ale moment, ale tutaj. Kurde, to kolejne dwa odłamki. Ach. Przestań mnie szlachtować, no. Bo nie będę mógł być... Nie mogę pozostać dłużny po prostu. Po takim zajściu, no. Akcja, reakcja, wiesz o co chodzi. Okej, tu już jest chyba szczyt tej wieży. Tak, właśnie. Tylko żeby dostać się na samiuszki szczyt, to muszę wejść tędy. Mam latarnię włączona?
Tak, włączona. Nie zdarzyło mi się nic przykrego po drodze. Nie zginąłem tutaj. Ognisty papier. Aha, ewentualnie mogę skoczyć na dół tylko. Aha, no to super. Też mi progres, ale moment, moment. A, właśnie. Jeszcze wrota są przecież. Ej, kurde, czy mnie... No nie mówcie, że tutaj, że to jest to miejsce, o którym myślę. Dokładnie. Nie. No tak, nie wierzę, to jest samiuszki początek. Sam początek, tam się spadało. Tu na tą półeczkę i tu... A, nie wierzę. Ale żeby wam zaprezentować, jak bardzo lokacja się teraz zapętliła, jak wygląda kunszt Miyazakiego. Wejdę na górę i wam pokażę, gdzie dokładnie jesteśmy, bo możecie nie kojarzyć tej miejscówki. Możecie po prostu jej nie kojarzyć. Nie mam wam tego za złe, ale to jest sam początek starego Jarnam. Samiuszki początek. No nie zła Wiksa. Proszę bardzo. Już wiecie, gdzie jesteśmy? Oj, te przycinki animacji to jest, no już powiedzmy, reguła w tej lokacji. Nie wiem czemu, czyżby te płonące zwłoki sprawiały, że... O, właśnie, coś takiego się dzieje. No jeszcze to nie jest Blight Town z Dark Souls i takie dropy animacji, no ale i tak nie jest fajnie. Nie, ale dobra. Animacja swoją drogą, ale wracamy w tamte rewiry z powrotem. O, tutaj było gdzieś zejście, tak? To był zeskok. No właśnie, nie no, wracamy tam, oczywiście, że tak. Widzieliście tą animację? No, zdarzyło jej się spaść delikatnie. Nie, dobra, byleby się nie zabić. Ale okej, tu będzie jedna, nie, chyba dwie były. No właśnie, dwie takie panie. I tak właśnie nie wiem czemu panie. Może dlatego, że krzyczą w taki bardziej, powiedzmy, sposób podobny do kobiety niż do mężczyzny, bo piszczą. Może dlatego, ale... W sumie to i tak maszkary, to są potwory, no ale... Skoro mężczyźni przez plagę zamieniali się w wilkołaki, to kobiety, no może w takie maszkary właśnie. Zarzucona chusta na głowę, żeby nie było widać tej przydoty. No, wybitnie damskie zachowanie. Ale okej, dobra, eksplorujmy dalej. Tylko już trzymając pochodnie w rękach. Może coś pominąłem. Ale moment, tak jak spadnę, to nic się przecież nie stanie, prawda? Dokładnie, jeden poziom niżej tylko. Okej, tędy weszliśmy, tak? Aha. Dobra, no to lecimy tutaj dalej, tylko sprawdzamy jeszcze wszystkie drzwi po kolei. Może trafię na jakiegoś rozmówcę. Dobra, tam kolejny stos ciał. I za takim właśnie dymem lubią się chować wrogowie. Jakieś głupie wilkołaki zazwyczaj. Ale te mniejsze, dzieci. Więc trzeba się mieć na baczności, ale dobra. Oj, w lewej słuchawce to usłyszałem. Czyżby tutaj, z tej strony? Aha, dokładnie. Jesteś tu, jesteś. Dobra, widzę cię. Zgin, proszę, szybko. Dziękuję. Fiolki się przydadzą. Kto jeszcze? A, wilkołaczek. Może w ten sposób będzie jednak lepiej. Dobra, chodź, chodź. Dobra, albo wiesz co? Ty szarżuj, a ja tutaj przygotuję coś specjalnego dla ciebie. No, coś co zabija. No kolejny odłamek. Ile już ich mam? Powyżej 30 na pewno. 44. Więc spoko. Na pewno każdą nową broń jaką znajdę będę mógł ulepszyć momentalnie do plus 3. Momentalnie. Ale stop, stop, stop. Tu nic nie ma bankowo na pewno. Te drzwi, ale małe. Jak się tam może człowiek zmieścić? No dobra, to się świeci latarnia. I co z tego? Mój kolego, jak nic z tego. Ale spójrzcie na to, no te rzeźby nawet wyglądają ładnie. Ale też klimat gęsty, właśnie za ich sprawą. No, ale normalna twarz przynajmniej. Chyba pierwsza, jaką widziałem. I lamentujące kobiety, albo postacie po prostu w takich oto szatach. Kto wie? Ale kurczę, nieźle to wygląda, naprawdę. Grafiką się można podniecać, można, okej. To nie jest najważniejsza rzecz nigdy. Ale podniecać się można. Okej, aby co tutaj na dół? Będę mógł zeskoczyć. Ale nie, tu jest ten ślepy zaułek, więc tam nie ma nawet sensu zeskakiwać. Znak odważnego tropiciela. No w sumie 10 tysięcy już mam. Miałbym teraz 19, jakbym podniósł tam to 9 tysięcy, które zgubiłem wcześniej. Ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. No w Bloodborne się ginie, tak samo jak ginęło się w innych grach od From Software.
Bo tam będzie boss. Albo tutaj już. No, no, no. Dobra, 20 fiolek, halabarda. No niby jestem przygotowany, niby jestem gotowy. No co tu w krzakach leży? Ej, tu nie leży. Przecież to ona. Nasza stara znajoma. O kurde, dobra. Ej, coś tu jest? Jeżeli potrzebujesz pomocy, zabij w dzwon. Nie, dam sobie radę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli tutaj nikt w wysokiej trawie więcej się nie będzie ukrywał, tylko takie maszkary, to spokojnie damy radę. Rosa chłodnej krwi. No widzę, bardzo chcą naprawdę, żeby mi się udał teraz do snu torpiciela. Haha, widziałem cię. Ej, spoko, że najprostsze combo, ale składające się z czterech ciosów, potrafi je pozabijać. Moment, w ogóle co tutaj palicie? W dalszym ciągu to samo? Te małe wilkołaczki, tylko jeżeli mam rację i to są małe wilkołaki, a małe wilkołaki to mogą być faktycznie dzieci, no to palić dzieci w taki oto sposób, hardcore, po prostu hardcore, ale dobra, przedmiot. Kolejna rosa. A, tu jesteś. Słyszałem cię już, ale myślałem, że z innego kierunku dobiega dźwięk. Dobra, coś zostawiłaś? Nie. Bardzo niemiło. Tutaj chyba faktycznie kroi się walka z bossem teraz, jak tam wejdę. No tam coś jest. Ale za małe chyba na bossa, ale moment. Pozwólcie, że jeszcze się tutaj rozejrzę. Trzymając w dłoniach pochodnie. Choć kurczę, ognia jest tutaj wystarczająco dużo, żeby rozświetlić całą lokację. No ale dobra, to nie są halogenowe światła, to nie świeci w nieskończoność. Jest trochę jaśniej, okej. Ale nie jakoś bardzo jasno. Dobra. Wiadomość o pomocy zostawiamy za sobą i uderzamy w pojedynkę. Choć dzwonki właściwe do takich czynności zakupiłem. Dobra, myślicie, że boss? Kurde, ja myślę, że boss. Że będzie gdzieś tam, czy to jest on. Ale może nie, może to tylko moja paranoja po prostu. Ale 10 tysięcy mam. Kurde, mógłbym się cofnąć. No mógłbym, ale nie zrobię tego. No więc przyjrzyjmy się. No jest zbyt duże, żeby miało być niczym. Na pewno jest coś, tylko czy... Aha! Bestia żądna krwi! Okej. Okay. A lubisz może... koktajle? No czemu się mogę namierzyć? Dobra, no to jednak zmarnowałem. Okej, okay, jest bardzo żądna krwi, bo nie szarżuje, tylko delikatnie się zbliża. Dobra, no to utrzymujmy dystans. Tutaj chyba coś widziałem dobrego. Nie, to tylko latarnia. Cholera, myślałem, że przedmiot. Ej, dobra, aby coś się można z nią gonić tutaj po tej lokacji. Z tą bestią. Bo tego nie jest zbyt szybka. Antidotum. Czy może jest trująca? Nie, ale muzyczka naprawdę, ja bym mnie, kurde, Jason Voorhees zgonił z piątku 13. Albo koleś z krzyku. Uuuu, to był bardzo długi podjazd. Strasznie duży dystans przybyła. Dobra, całkiem nieźle. Mały uszczerbek na zdrowiu, a jednocześnie trochę obrażeń zadanych. Uuu, ale muzyka jest naprawdę epicka, kurde. Brawo, brawo. Brawo, Bloodborne. No i czemu się świeci na czerwono w ten sposób? Tak trochę dziwnie. No dobra, trochę zmarnowałem, ale jeszcze rzucę jedny. Dobra, pora na ripostę. O kurde. Kiepska to była zaista riposta, piechol. A właśnie, moment. Może bestia żądna krwi staje się mocniejsza, kiedy mnie uderzy. No niczym nie trafiłem, naprawdę. No nie, czymś musiałem. To delikatnie podreperowało mi się zdrowie. Cholera, nie chcę, kurczę, próbować nowych technik na bossie, ale może faktycznie z bronią palną spróbować tutaj riposty jakieś. Wow, przyszły faza numer 2. Aha, faza numer 2. Faza zdecydowanie szybsza chyba. Dobra, jedno weszło. Ale dosłownie widziałem, jak centymetry od mojego ciała były te pazury. A, jeszcze się odsuwa, no co za świnia. A może właśnie tak, może to jest świnia? Nie wygląda na świnię. O, jeszcze!
Ale faktycznie, no, trująca jest. Jest mega trująca. No chociaż jedno niech wejdzie z tych dwóch. Ja nie jestem naprawdę jakiś bardzo wymagający. Oba, oba! Jest, ale kurde, zatruty. O, shit! To jest poważne bardzo zatrucie, szybko nie dotup. Jest, no ale dobrze, że sobie to wrzuciłem. Dobra, niech już będzie na stałe tam. Lepiej. No i znowu zatruty! Dobra, fiolka. Antidotum. Dobra, i teraz nie mogę dać się trafić. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Najlepsze wyjście z tej całej, kurczę, chorej sytuacji. O, 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 o! No nic, ani jedno! I prawie zatruty znowu. A fiolki się kończą powoli. Ale dobra, nie chcę walczyć na otwartej przestrzeni z tym monstrum. Więc będę to robił cały czas teraz. Kółeczka dookoła. Parę ataków niech wyprowadzi, okej? Okay. Ja muszę wyczuć moment, kiedy ja mogę zaatakować. O, to jest chyba dobry moment. Wcale nie. Kurde, może inny rodzaj cięć. Dobra, wypróbujmy coś innego. Okej! Okay. Okej! Okay. Słabo, słabiutko to wyszło. Znowu musiałem, kurczę, zużyć antidotum i fiolkę. Jednocześnie. No atakuj tym mocniejszym, no. Dobra, też jedno. Ale nie! Nie! No nie zgin mi tu, ja cię proszę. A to ostatnie. Pięknie! Oba! Nie, jedno tylko, kurde. Lepszy rycerz nic. O, shit. Trzecia faza? Jaka? Szybsza czy wolniejsza? O kurde! Dobra, obszarowe zarażanie trucizną. O kurde, no, no, oho, 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 oho. Dobra, tamto miejsce jest już spalone chyba zupełnie. Niech to szlak, dobra. Podwójne. Tak jest, ale znowu jestem zatruty. Lecz się. Lecz się. No patrzcie, jak muszę uciekać, turlam się jak amator. 10 fiolek. Dobra, tamto miejsce też jest spalone. Niestety. Dobra, idzie bardzo powoli. To mi zatrucie zdąży zejść. Dobra, ale przyspieszę. O kurde! A, teraz sama bliskość wystarczy. Żeby się zatruć. No to mega słabo. Ale? Dobra, jedno cięcie weszło. Dobra, jak najdalej od tego smrodu. No kurde! Oj, trzeba było się najpierw uleczyć, piechol. Najpierw trzeba było fiolkę. Dobra, to jest ciężka walka. Najcięższa do tej pory. Skoro ja się tak muszę chować. No, o, jesteś, jesteś. No kurde, co ja wyprawia? O. Nie! Nie! O! Szlak! Szlak! No nie, 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 nie! A mogę uciec na dwór? Cholera, nie mogę. Dawaj, fiolka. Jest! Dobra, no muszę wykończyć tą bestię. Szybko! Tak w miarę już. Jeden cios tylko, no kurde! No patrzcie, jak mało zdrowia ma. A ja mam ostatnie antidotum. Och, kurde. Dobra, no muszę zaatakować. Jest! Jest! No na szczęście, już myślałem, że jednak coś nie zagrało. Tymeryjski kielich. Bestia żądna krwi. Odhaczona. Dobra, skoro jest kielich. I była mowa już wcześniej o rytualnej krwi do kielichu właśnie. Czy do kielicha. No to ej. Pora chyba udać się do snu tropiciela. I zobaczyć, o co tak właściwie chodzi, ale... Dobra, tutaj rozejrzałem się tylko dla bezpieczeństwa, żeby mieć pewność, że tutaj nic nie ma. Ale odpalmy.
No to jest taka typowa latarenka na sam koniec, bo to jest raczej nigdzie dalej nie ma żadnego przejścia. Tylko jedną z ścian z mgły widziałem. A może coś się jeszcze ukrywa? Na przykład tutaj, na samiuszkim końcu za wazą. No ale zniszczy ją. No. Nie, nic. Ale dobra, 21 wglądu już mam. Czy coś to zmieni? No, przejście z 0 do 1 zmieniło naprawdę wiele, bo użyła laleczka, dzięki której zaraz ulepszę sobie postać, ale... Mój nagrobek przebudzenia. Brak miejsc do przebudzenia. Ale właśnie, ile już tutaj mamy na liście? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, już 7 miejsc. Całkiem spoko. Nie, ale dobra. Gdzie jest laleczka? Czyżby znowu przy tamtym? Ej, jeszcze wróciłeś? Dziadku na wózku. Dawno ci tutaj nie było. No dobra, jesteś ty w pierwszej kolejności. Jakie mam pragnienie? Ulepszenie, oczywiście. Siła, a może witalność tym razem. No nie można. Inaczej, to nie jest zmarnowany punkt, bo życie zawsze się przydaje. Tylko jednak wolałbym, żeby więcej było wytrzymałości. A pogadajmy, przecież jeszcze nie miałem okazji z nią rozmawiać. Countless hunters have visited this dream. The graves here stand in their memory. It all seems so long ago now. Ale to tak mało grobów, jak na tylu łowców, czy tam tropicieli. Jeszcze coś Over masz? time, countless hunters have visited this dream. The graves here stand in their memory. It all seems. Czyli powtarzasz. Over time, the graves. Aha. Dobra, no to do widzenia, dziękuję bardzo. Teraz tak, czy ty masz jakieś ciekawe kwestie? The healing church and the blood ministers who belong to it were once guardians of the hunters in the times of the hunter Ludwig. To ja mam problemy z imieniami chyba faktycznie. And forged weapons in their unique workshop. O, wyjątkowa kuźnia. Most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. No dobra, czy jak zobaczę szafarza, no to nie będę od razu lutował do niego. Z mojej broni palnej, ani z tych rzeczy. Skoro mogą być przydatni. Ja już tam byłem. Ej, to jest chyba gadka z... To Erden Chapel. From there, you will find the church workshop. Przecież schodziłem tam. To było pod ołtarzem, prawda? Albo nie? No dobra. Skoro on już więcej nic nie ma ciekawego do powiedzenia, to ja tylko rzucę sobie okiem tutaj. Oj, kurde, moje zapasy wyglądają kiepsko, ale antidotum muszę uzupełnić i młotowy. Teraz zobaczmy, czy coś tutaj mogę faktycznie nowego zrobić. Moment, czy mogę. Najpierw tak, naprawię, oczywiście. Bo nie chcę, żeby mi się broń rozsypała w trakcie gry. Może tak, wzmocnienie. No kurde, potrzebuję trzech bliźniaczych odłamków, mam dwa. Niedobrze, ale. Może mogę jakoś wzmocnić inaczej. O, ale za ten drugi, oczywiście. Oj, tak, zdecydowanie mogę. O kurde, ale to jest mocne. Bam. Okej. Był najmocniejszy kamień, czy tam klejnot, jaki znalazłem do tej pory. Nie, naprawdę mocarny. Moment, tutaj z grubsza na czerwono, ale tutaj atrybuty wzrastają. Jak już to ten bym wybrał, ale nie. Zostawmy to jak jest teraz. A może w garłaczu mam coś? Nie mam, tylko ten jeden, dobra. Ale teraz tak, no jest tutaj ołtarz. Ołtarz pamięci. Czy ja już mogę tutaj położyć kielich, wlać do niego krew i tego typu rzeczy? Brakuje narzędzia z kuźni wymaganego dla tej czynności. W ogóle właśnie. Opisy przedmiotów. Medalion dowódcy tropicieli, no tego już użyliśmy. Bla bla bla, bandaże. Odznaka piły. No właśnie, a co to jest? Odznaka wykryta przez beczki z prochem heretyków z kuźni. Beczki z prochem uwielbiali skomplikowane mechanizmy i wielkie wybuchy. Oba te elementy można znaleźć w tej dziwacznej broni, której projekt odbiega od tradycyjnych produktów kuźni. Nieżyjący już beczki z prochem, chwała ich duszom, mieli motto: jeśli broń nie kopie, to nie jest nic warta. Czyli co, butowali wszystkich? Nie, wiadomo, że nie o takie kopnięcie chodzi.
Ale czyli co, czyżby jakiś porządny garłacz do kupienia w sklepiku? Mam 3000, może mi wystarczy nawet. O, co my tu mamy? Tutaj nic, tutaj krew rytualna, jakby co jest do kupienia normalnie. Ej, nie wiedziałem, myślałem, że podniosę jakiś ważny przedmiot. O kurde. Wyrzutnia kołków. Za 8000. Jawnie wyrzutnia kołków. Zdradliwa broń wytwarzana przez heretyków z kuźni, beczki z prochem. Ulubiona broń starego tropiciela Diury. Wyrzutnia o niezwykle skomplikowanej konstrukcji. Dynamicznie wystrzeliwuje grube kołki wprost w ciało wrogów. Wyrzutnia kołków zadaje potężne obrażenia krytyczne, ale jest trudna w obsłudze i odsłania strzelającego. To jednak nie kłopot dla beczek z prochem. Czyli tych dwóch hunterów, których spotkaliśmy w Starym Jarnam. Ten jeden, który był przy miniganie i drugi, który mnie na dole próbował zabić. No tak. Ale nie, jeżeli bardzo odsłania ta broń, to jej nie będę brał. A że coś jeszcze jest. Pistolet tropiciela, garłacz tropiciela, pochodnia tropiciela. Nie, to wszystko mam. Ej, dobra, jest... Ej, są kielichy różne, ja mam jakieś w swoim ekwipunku. Dobra. Pozwólcie, że sprawdzę jego opis. Jeżeli uda mi się go znaleźć, oczywiście. No, tutaj dużo tętnień jakby co, ale pewnie nie aż tyle, żeby zrobić sobie level. Ale cholera wie w sumie. Tak robicie notatki. Gdzie jest ten kielich? Naprawdę chciałbym przeczytać jego opis jeszcze przed końcem. Nie, to nie te rzeczy. A tutaj przecież, no właśnie, oddzielny segment dla kielichów piechol. Ptumerowie, jedynka. Rytualny kielich znaleziony w kościele Dobrego Kielicha. Użyj w trakcie rytuału na ołtarzu w grobowcu w śnie tropiciela, aby złamać pieczęć starego podziemnego labiryntu. Kielich ten odkryje grobowiec bogów. Pozwól krwi nasycić żądzę tropiciela i weź udział w komunii. Czyżby to jest to, o czym ja słyszałem przed wyjściem gry, że tutaj będzie taki, powiedzmy, generowany proceduralnie, czyli totalnie randomowo, loch, dungeon, gdzie będziemy mogli pobiegać i poszlachtać sobie wszystkich dookoła, nawet mogę go użyć. Użycie tego przedmiotu nie daje żadnych efektów, a to może krwi muszę użyć najpierw. Nie, no też nie. No tu jest ołtarz, ja mam kielich, no to co stoi na przeszkodzie? Żeby to jakoś, kurczę, połączyć jedno z drugim. Ale okej, dobra, momenty. Ach, kurde, a tam chciałem się dostać. Jeszcze raz, tutaj. Naokoło. A w sumie mogę drzwiami. Są też drugie, oczywiście, tutaj. Przynajmniej laleczka mnie nie zepchnie. Czy coś nowego tu się pojawiło? Czapka szarego wilka. Popierate odzienie trupiciela. Kurde! I na to już bym wydał. Tylko czy jest lepsze? Jest przełom stan? A, w tym sensie. Nie mogę, kurde, porównać, prawda? No, ale dużo mam tego wglądu. Jeszcze raz. Odzienie tropiciela na emeryturze Diury. Zdobione popiołem w trakcie ceremonii odpędzenia krwi. Diura jest znany ze swych powiązań z beczkami z prochem, heretykami z kuźni. Ponoć był zawsze niezwykle uprzejmy i okrutnie bezmyślny. Diura uznał się za pokonanego w walce ze Starym Jarnam i cofnął przysięgę tropiciela. I zasiadł za sterami minigana i pruł do wszystkich. Aha. No dobra, moment, ale... Właśnie, jeszcze opisu czapki Gascoina nie przeczytałem. Odzienie tropiciela noszone przez ojca Gascoina. Podobne do innych szat tropicieli, szytych w kuźni, przesiąknięte jednak ohydnym fetorem, który podobny jest do bestii pożerającej Gascoina. Ojciec to tytuł nadawany klerykom z dalekich krajów, ale tak naprawdę w kościele uzdrowienia nie ma takiego stopnia. Ej, kurde. Spójrzmy na stacy mojego ekwipunku. 110, 170, 140, 140, kurde, no ja mógłbym jakoś to porównać. No póki co to moje mi się podoba, tak szczerze. No dobra, ale sprawdźmy jeszcze raz. 110, 80... Kurde, no nie, dobra, kit. Też nie biorę.
Później wglądu będę miał od cholery, ale chyba, że tylko czapeczkę na przykład, albo coś. No bo czapkę jeszcze mam starą, prawda? Czapka tropiciela z jarnam. Tutaj mam osmalone. Tutaj też osmalone i tutaj też. Dobra, ale wiecie co? Zostawmy wszystko w składziku. Czego ja nie używam teraz. Czyli tak. Gdzie jest mój młot? A, tutaj jest mieczomłot, dobra. Więc tak, włócznie zeskładujmy. W sumie przywróćmy ją. I teraz tak, zeskładujmy bardziej odzienie tropiciela. Mógłbym sprzedać, co prawda. Ale po co? I tak, są jeszcze tutaj gniewny, krwawy klejnot w kształcie półkola. I kielich, nie, dobra, reszta spoko. Tylko część ekwipunku chciałem zostawić. I kupmy sobie tą czapeczkę. Może będzie lepiej pasowała do tego typu stroju. Tylko właśnie, teraz porównajmy stacje czapek. 40, 40, 30, 40, 50, 50. 20 tajemnej tylko. Ale wygląda całkiem fajnie. Kupmy! Jeden wgląd tylko. I na łeb od razu. Ej, kurczę, ale faktycznie to jest gorsza. Większe obrażenia krwi, zdecydowanie mniejsze od mniejszy parametr obrony od piorunów i od tajemnej mocy. Kurde, to nie wiem teraz, czy to brać. No ale w sumie, bam, niech będzie. Jak wygląda? A jeszcze nawet jest przewiązanie na oko. Aha, takie rzeczy. Nie, dobra, wracamy do starej. Jak ten wygląd bardziej mi odpowiada, mimo wszystko. Ale dobra, kochani, serio, w tym miejscu ja skończę ten odcinek, a w następnym... No właśnie, w następnym chyba będziemy musieli się udać już do tej lokacji, która pozostała niezbadana do tej pory. Więc wielkie dzięki za oglądanie, kochani, trzymajcie się i wy się trzymajcie. I do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!